Chciałem się z wami podzielić takim świadectwem. Jak już kiedyś niedawno wam mówiłem, że mam już dobrą pracę, bardzo dobrze płatną, zacząłem dobrze zarabiać pieniądze. I też niedawno w moim sercu pojawiło się, aby zasiać pieniądze, aby dać pieniądze. Akurat w tym przypadku Agacie. I kiedy się pojawiło to pragnienie, zgodne z moim sercem oczywiście, ja usłyszałem w swojej głowie głos Boga: daj wszystko, co masz w portfelu. W portfelu miałem dość dużo pieniędzy. Właściwie takie jakby oszczędności całego miesiąca. Wiecie, dusza wtedy mówi, wiecie, jaka jest dusza. Ja zadałem wtedy Bogu pytanie: Panie, potwierdź mi to jakoś. Panie, potwierdź mi. Ale Bóg do mnie mówi: ja już ci to potwierdziłem, tym, że masz pragnienie. To jest potwierdzenie i tyle ci wystarczy. Ja mówię: Ojcze, proszę cię ostatni raz o to, abyś mi potwierdził. Już więcej cię nie będę o to pytał i nie będę cię więcej o to prosił. W ciągu kilku sekund Bóg mi to potwierdził, że tak masz zrobić, masz dać tą kasę, którą masz w portfelu, masz ją właśnie dać, nie? Decyzja została podjęta, prawda? I zaledwie po dwóch dniach jeszcze tych pieniędzy nie zdążyłem nawet dać. Na moim koncie pojawiła się dokładnie ta sama kwota, którą miałem w portfelu. Dokładnie ta sama. Dokładnie. A po kolejnych dwóch dniach kolejna osoba przyniosła i dała mi dokładnie tą samą kwotę. Dokładnie tą samą. A jeszcze w międzyczasie zaczęły do mnie płynąć pieniądze z innych, od innych ludzi. I tak, w taki sposób. Co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć to, że trzeba siać tam, gdzie jest życie. Trzeba siać tam, gdzie płynie życie. Ja zasiałem pieniądze tam, gdzie płynie, odkąd pamiętam, do mnie życie. Ja zasiałem pieniądze tam i zebrałem stukrotnie. Amen.